konferencji przedmeczowej z Polonią Bytom. Co do samego meczu, no to wiemy, z jakim mocnym przeciwnikiem się przyjdzie nam zmierzyć. Oglądaliśmy materiał wideo z ostatniego spotkania w Kołobrzegu. Nie ukrywam, że byliśmy pod wrażeniem organizacji gry. I nie spodziewaliśmy się, że aż tak mocnym zespołem jest na ten moment Polonia Bytom. Musimy się tu dosyć mocno przygotować, żebyśmy ten mecz wygrali. No, nie ukrywamy, że będzie czekać ciężka batalia, bo zespół ma dużo jakości, ma dużo indywidualności i jako zespół też są świetnie zorganizowani. Do tego dysponują tak dosyć mocno cechami emocjonalnymi, więc tutaj pod tym kątem też będziemy musieli się bardzo mocno przygotować na to spotkanie. To czy już pan ma, panie trenerze, receptę na to, czy jeszcze pan jej szuka? Szukamy cały czas, mamy jeszcze dwie jednostki treningowe, mamy jeszcze trochę analizy wideo, mamy tutaj też jakiś plan na ten mecz. Chcemy go w miarę do takiego stopnia doprowadzić, żeby to wyglądało przynajmniej tak dobrze jak z Sandecją, ale też chcemy zrobić krok do przodu i mam nadzieję, że to już w tym meczu będzie widać. Po Sandecji pan trener mówił, że będzie chwila na radość, a później przyjdzie czas na analizę tego meczu z Sandecją. Jakie wnioski po tym spotkaniu pan wyciągnął? Wnioski. Jeśli chodzi o samą Sandecję, no to mówię, no mieliśmy fajne momenty, no ale też mieliśmy momenty, gdzie traciliśmy kontrolę w tych spotkaniach. Na szczęście tutaj indywidualne umiejętności naszych zawodników pozwoliły nam być dalej w grze. Jeśli chodzi o sam mecz, no to wynik bardzo fajny, pozwalający nam tutaj zbudować własną taką pewność siebie i widać też, że ten zespół ma potencjał. Jeśli chodzi tutaj o takie błędy, które gdzieś tam zaważyły to, że straciliśmy bramkę, no to były błędy w otwarciu gry i gdzieś tam w indywidualnych umiejętnościach oraz gdzieś tam, no powiedzmy, brak koncentracji. I to musimy się tego się wystrzegać, zwłaszcza takich fragmentów, gdzie oddaliśmy pole, jak te pierwsze minuty drugiej połowy. Gdzie przy trochę odrobinie szczęścia dla Sandecji to mogło być za chwilę remis i inaczej ten mecz mógł się toczyć. Więc nad tym będziemy jeszcze pracować i pilnować tych rzeczy, bo mówię, no tutaj, żeby przez takie momenty nie tracić punktów. A z drugiej strony też jestem zadowolony tutaj z takich momentów, a zwłaszcza ten moment, kiedy straciliśmy bramkę i zespół się podniósł po fajnej akcji. Wszystkim Gutka, który zrobił karnego dla nas i fajny moment też miał Kostia, gdzie strzelił w krótkim czasie dwie bramki, więc to mówię, no są plusy, są minusy. Pełna analiza zespół otrzymał, więc wiemy, na czym mamy pracować i pracujemy nad tym. Czy pan ma pretensje do zawodnika, bo tam były takie fajne momenty, fajny przerzut na drugą stronę, mogłoby coś z tego wyjść, no ale nic z tego nie wychodziło, zawodnik nie potrafił przyjąć tej piłki. Wie pan co, tak, nie chcę tutaj tłumaczyć chłopaków w żaden sposób jakoś. Mieliśmy taki mały problem, o tym się nie mówiło. Nastąpiły zmiany piłek przed sezonem i my te piłki dostaliśmy w piątek wieczorem. One są diametralnie inne od tych, którymi trenujemy. Sandecja miała tą przewagę, że te piłki dostała na początku tygodnia i my tak naprawdę mieliśmy ją chwilę w piątek na parę dosłownie minut i też jeszcze zastanawialiśmy się, czym piłkami zagramy w tym meczu, bo one są, mówię, diametralnie inne, one mają inną gramaturę, mają inny sposób jakby tak w czasie grania inaczej się zachowują i mieliśmy naprawdę bardzo mało czasu, żeby się przystosować do piłki. To było w czasie meczu widać, no, że ta piłka zachowywała się nienaturalnie. Nie tak jakby spodziewaliśmy się w czasie tutaj wcześniejszych treningów, które trenowały się innymi piłkami. No ale mówię, z czasem gdzieś tam te minuty dawały nam tą pewność siebie, już ta piłka gdzieś tam powiedzmy na tą nogę zaczęła leżeć i z czasem chłopacy już lepiej się ją tutaj posługiwali, no ale tak jak tu pan mówi, że te 20 minut takie było dużo niechlujności, niedokładności i nie mogliśmy się przystosować do tej piłki. Czy będą zmiany w składzie na mecz z Polonią Bytom? Tego jeszcze nie wiemy. Nie chciałbym tutaj też ułatwiać pracy sztabowi Polonii Bytom. Mamy swój plan, mamy gdzieś tam w głowie pierwszą jedenastkę. Zobaczymy jeszcze, jak to dzisiaj czy jutro na treningu będzie wyglądać. Gdzieś tam są dwie, trzy takie w głowie chodzą nam pomysły na zmianę, aczkolwiek no, wychodzimy z założenia, że tego zwycięskiego składu się raczej nie powinno zmieniać. Ale też nie zamykamy drogę tym chłopakom, którzy w czasie meczu weszli, czy w tygodniu też wyglądali bardzo dobrze.
Więc jeszcze tak naprawdę nie wiemy. No zobaczymy w piątek, myślę, że po tym rozdruku będziemy już na 100% pewni. Mam nadzieję, że wszyscy będą zdrowi i gotowi do gry. No właśnie, to Pan poruszył ten temat zdrowia. Jak wygląda ta sytuacja zdrowotna? No tak naprawdę wypadł nam z kadry meczowej Kamil, nie wiadomo z których meczu rezerw doznał jakiegoś urazu. Czekamy na pełną diagnostykę i jakiś feedback od fizjoterapeutów. Wtedy będziemy mogli więcej powiedzieć, na ile to, na jak długo Kamil wypadnie. Mam nadzieję, że to będzie tylko krótki okres, aczkolwiek no, to jest kolano i nie wiemy, co tam w środku się wydarzyło. Reszta zawodników jest jakby do naszej dyspozycji i tu chętni do grania. Konrad, to może też na początek kilka zdań od Ciebie, o Twoich odczuciach przed tym najbliższym meczem wspomnianym tam. No myślę, że moje odczucia są podobne tak jak trenera. No, fajnie, że wygraliśmy ten pierwszy mecz, jesteśmy podbudowani, natomiast no, o tym meczu za chwilę będziemy mogli zapomnieć, no bo teraz będziemy grali z Polonią Bytą, która też no, wygrała swój pierwszy mecz, więc oni też przyjeżdżają podbudowani jako Beniaminek, więc myślę, że po tym meczu tak naprawdę, jeżeli go wygramy, będziemy mogli się dalej cieszyć, a jakby, jeżeli byłby wynik niekorzystny, to nikt już nie będzie pamiętał o tym meczu z Anencją, więc tak naprawdę my skupiamy się na tym, żeby jak najlepiej zaprezentować się teraz. Jak z Twojej perspektywy wyglądało wyciągnięcie wniosków po tym meczu z Sandecją? Bo zagrałeś bardzo dobry mecz, ale czy coś u siebie na przykład zauważyłeś, że coś nie było tak, jak być powinno, coś chciałbyś poprawić? No jasne, zawsze są takie rzeczy, które można poprawić, czy to jakieś błędne decyzje, czy no złe choćby zagranie techniczne, natomiast przez no te pierwsze 15-20 minut nie graliśmy tak, jak sobie troszkę to założyliśmy, później nastąpiła zmiana i też przez tą zmianę no, powiedziałbym myślenia, trochę ustawienia, mieliśmy więcej piłek, było więcej tych sytuacji. Tak jak już mówiłem w wywiadzie pomeczowym właśnie z Sandecją, że tak naprawdę straciliśmy bramkę po własnym błędzie, no ale nie powiem, że fajnie, że popełniamy takie błędy, bo to by też źle zabrzmiało, no ale mamy określony styl, którym chcemy grać i wiem, że takie błędy będą się zdarzać, tylko musimy je wyeliminować w tych trochę niższych strefach boiska, żeby nie robić tych błędów tam u siebie na połowie, a jeżeli będziemy się tak jak właśnie Damian odwracać i grać do przodu, to my będziemy z przodu mieli więcej sytuacji.